Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy Free to Play i nagrywam ten odcinek od razu po nagraniu tego o 16. Tak jak obiecałem, wlatuje dzisiaj drugi odcinek o godzinie 20, właśnie w którym pokażemy, co tam ciekawego na tym naszym zwiadowcy Free to Play się pozmieniało przez ostatnie kilka dni, bo już kilka dni nie było odcinków właśnie z tego zwiadowcy, także wam tutaj popokazuję. Pisaliście mi też, jak przez te bodajże 3 dni chyba nie pojawiały się odcinki, to już zdążyliście pisać pod jakimś tam starszymi filmami, kiedy jakiś nowy film i tak dalej, także bardzo, bardzo mi miło, że tak czekacie, dziękuję wam za to, no i możecie zostawić kciuka w górę za to, że już dzisiaj drugi filmik wlatuje, też będzie mi bardzo miło, jeżeli tych kciuków będzie jakaś tam fajna ilość, także teraz macie na to chwilkę, no a my co, lecimy z tym zwiadowcą, bardzo przyjemnie mi się gra tym zwiadowcą, bardzo fajnie, ale do tego zaraz przejdziemy. Przede wszystkim doktor Abawuwu, pytałem was w ostatnim odcinku, czy kręcić kółkiem 20 razy za szczęśliwe monety, bardzo dużo osób pisało, żeby kręcić, że urozmaici to serię i tak dalej, i tak dalej. I no o wiele fajnie się gra właśnie z tym kółkiem. Były co prawda tam niedużo, bo bardzo malutko, powiedzmy 2-3 komentarze było, żeby nie kręcić. Było też chyba z 2 komentarze tego typu, żeby nie kręcić 20 razy dziennie, a na przykład 10 razy, bo nie każdy ma tyle razy telewizor, żeby codziennie 20 razy kręcić. No ale to bym musiał robić jakąś ankietę, nie wiem, pytać was, ile razy kręcicie dziennie kółkiem, potem jakoś, nie wiem, te wyniki sprawdzić, jakoś to uśrednić i tak dalej. No moim zdaniem bez sensu, no jak już kręcić, to kręcić. I tutaj uprzedzam pytanie, bo zaraz tutaj mi ktoś wyleci: jak ty masz tyle monet, na pewno cheatujesz i tak dalej. Powiem wam tak, odpowiedzią na to jest iPhone, dlatego że nie mam pojęcia, na jakiej to zasadzie działa, ale na iPhone'ie. Jest to śmieszna zależność, bo w moim domu na iPhone'ie działa to tak, na internecie mobilnym, że mogę nafarmić około 300 monet plus minus i ten telewizor przestaje się pokazywać, zaczyna się pokazywać dużym opóźnieniem, już tych reklam tak jakby zaczyna brakować. Natomiast w mojej pracy, która jest położona około 15 km od mojego miejsca zamieszkania, nazwijmy to, te telewizory są non-stop, więc ja siedząc w pracy powiedzmy te 8 godzin, oczywiście jak mam na to czas, to przez 8 godzin potrafię klikać non-stop telewizor za telewizorem, nie muszę ani wyłączać aplikacji, wyłączać, ani nic takiego robić, po prostu wyłączam reklamę i telewizor od razu fruwa kolejny. Jedna osoba z gildii pisała, że też ma iPhone'a, a na przykład nie ma tylu reklam. Są osoby, które na Androidzie, jedna osoba tutaj ma chyba 4000 monet, z tego co wiem, nie będę tam mówił nikami i tak dalej, bo może sobie nie życzą, ale na przykład jedna osoba, mając taki sam telefon, nazwijmy to, jak inna osoba, ma tych reklam non-stop i już ma tam prawie 4000, gdzie druga osoba z takim samym telefonem ma problem nabić tych monet, żeby zakręcić chociaż raz dziennie 20 razy. Nie mam pojęcia, na czym to polega, czy to jest zależne od naszej lokalizacji, czy nie wiem, od sieci komórkowej i tak dalej, no nie mam totalnie pojęcia. No ja jakby mam szczęście, mam taką pracę, że mogę sobie w tym momencie, że mogę sobie pozwolić na to, żeby po prostu te monety klikać, także no przy okazji siedzę i po prostu nabijam te monety i stąd mam ich tyle, więc popróbujcie. Spróbujcie sobie, nie wiem, tutaj w opcjach możecie spróbować wyłączyć albo włączyć telewizor. Tu jestem akurat na Steamie, więc jakby może to nie działać. W sensie, no na Steamie nie ma telewizora. Spróbujcie sobie, nie wiem, wyłączyć telewizor. Tutaj potem zaznaczyć to z powrotem, może wam się pojawi. Spróbujcie wyłączyć, włączyć aplikację. Spróbujcie na internecie mobilnym, jak nie, to może na Wi-Fi i tak dalej. No ja na komputerze, na przeglądarce nie mam tych telewizorów prawie wcale, ale za to na telefonie są. Reklamy trwają różnie, przeważnie jest to 30 sekund, ale zdarzają się też takie, które trwają 10 sekund i za każdą reklamę na telefonie dostajesz 3 monety, więc po prostu tak to działa. Nie używam żadnych VPN-ów i tak dalej, nawet słyszałem, że na telefonie może to zepsuć, że ten telewizor przestanie się pojawiać, także wszystko jest zrobione, nazwijmy to, legalnie, no i działa, nie? Bo wiem, że będzie bardzo dużo komentarzy, skąd ty masz tyle monet i tak dalej, a nie będę tego zakrywał, bo mija się tu totalnie z celem. Dobra, i tak naprawdę tyle. Co tutaj się pozmieniało od ostatniego odcinka? No przede wszystkim był ten event, który bardzo nam pomógł, jeżeli chodzi o naszą postać free to play, no bo przez ostatnie 3 dni dostaliśmy 3 itemki epickie. 2 były naprawdę świetne, dlatego że zobaczcie, była to ta klata 58 do 3 cech i z miejscem na klejnot, no i były to też rękawice, także 58 do 3
trzech cech podstawowych, no i z miejscem na klej. No co ciekawe, klatę, jak pewnie pamiętacie z ostatniego odcinka, mieliśmy, to była jedyna rzecz, nie licząc tutaj broni, jedyna rzecz bez dziury, także nie dość, że nam taka kozacka klata poleciała, no to jeszcze z dziurą, od razu sobie wrzuciliśmy tutaj właśnie miejsce na klejnot, także wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Podka na zręczność nam się wczoraj skończyła, niestety nie mamy tutaj już kolejnej, o, mamy w ogóle na HP, to możemy od razu kupić, nie zauważyłem, bo jeszcze nie sprawdzałem tych sklepów, stwierdziłem, że sprawdzę z wami na odcinku, więc no ta podka, póki co mam na inteligencję, na siłę i na HP, no wiadomo, wrzucam te podki byle jakie, jak tylko mam jakiegoś slota, tutaj mam jeszcze jakąś na inteligencję odłożoną na wszelki wypadek, no żeby coś było, nie, lepiej mieć jakiekolwiek podki niż nie mieć wcale. Klasera mamy 59, w zasadzie 27%. No ten klaser ostatnio mniej, ale były takie dni, gdzie bardzo, bardzo nadgoniłem. Nie pamiętam, czy to już było na nagraniu, czy to było po nagraniu, chyba po. W każdym razie no tego klasera naprawdę przez ostatnie dni nadgoniliśmy, bo tutaj defi w pewnym momencie odskoczył nam aż na 7%. Także no teraz jak widzicie sami nawet go mamy delikatnie przegonionego, no bo musiałem się jakby... O, tu w ogóle akurat ktoś... Akurat ktoś się pyta o szczęśliwe monety, no to już myślę, że odpowiedziałem, więc no tak jak widzicie mam tutaj jeszcze kilka osób dodanych do przyjaciół, które mają itemki, których mi akurat brakuje, więc ja sobie w tym momencie, o widzicie, plus jeden, ja sobie w tym momencie ich atakuję, potem usuwam z listy, no i po prostu tak ten klaser nabijam. Dobra, więc klaserka mamy tyle, także to też leci powoli, powoli do przodu, też bardzo dużo osób, a to już chyba mówiłem w poprzednim odcinku, pytało się jak to robię, no po prostu tak samo w międzyczasie jak klikam szczęśliwe monety, no to ten klaser co 10 minut jakieś ataki robię. Zapisuję sobie na przykład, jak nie mam dostępu do komputera, to sobie zapisuję z Discorda niki do przyjaciół, albo też sam znajduję, bo też w sumie ostatnio to sporo sam znajduję rzeczy, których mi brakuje właśnie i powoli sobie to wszystko atakuje i ten klaser się nabija, więc no po prostu jako free to play musisz bardzo dużo czasu poświęcić na grę, ja mam o tyle dobrze, że w pracy mogę na telefonie to robić, więc no jakby nawet z nudów to klikam, nie? Dobra, tutaj mamy jakąś misję dnia, nie wiem czy z jednym paskiem nam się to uda zrobić, ale to jest nieważne, a rękę czasem zapominam, w sensie czasem nawet nie zdążam tej arenki zrobić, za późno zaczynam, myślę czy nie zaczynać w ogóle dnia od areny i dopiero po 10 atakach na arenie zacząć robić to do klasera, może chyba będę musiał tak zrobić, bo już łącznie chyba straciłem z 7 albo z 8 ataków za PD, co mnie troszeczkę w mojej głowie perfekcjonisty boli, no ale trudno, no jakby nie przejmujemy się, tylko lecimy dalej. Dobra, jeżeli chodzi o zbrojownię, to w tym momencie tak, mamy tutaj, jak widzicie, nie mamy tej podki na zręczność, co nam tak naprawdę bardzo utrudnia pokonanie jakichkolwiek lochów. Tutaj defi, jak już mogliście zauważyć, ma już 53 level, naprawdę bardzo lochy mu siadają, ma o wiele więcej lochów. Zresztą z tego co wiem, mam więcej expa w ogóle aniżeli defi, przynajmniej na razie, więc no sami sobie odpowiedzcie, ile ja jeszcze tutaj musiałbym lochów pokonać, żeby wbić 53 więcej niż on, mając właśnie tego expa 6 jawki więcej na ten moment, więc no tych lochów naprawdę dużo tutaj ma do przodu, no ale trudno, no my nie mamy tej podki, bo nam się skończyła. Też wydaje mi się, że powinniśmy zmienić broń na taką, która ma miejsce na klejnot, no ale niestety na razie nam taka nie dropi. No a wiadomo, jakbyśmy wrzucili taki kryształ jak ten w broń właśnie z miejscem na kryształ, no to tej zręczności mielibyśmy o wiele więcej, więc te lochy no bardzo, bardzo łatwo byłoby po prostu nam pokonać, o wiele by to jakoś sprawniej poszło, zresztą tutaj możemy z defim się porównać. No zobaczcie, no on tutaj ma we wszystkim gemy, ma tutaj bardzo fajną broń, no rozrzutu w sumie nie ma jakiegoś super, ale patrzcie, plus 23 średnich i na 3 cechy też mu fajna poleciała, także no te lochy nie bez powodu właśnie idą u niego do przodu. Dobra, i tak naprawdę co tutaj więcej? No tu patrzę, że w tej zbrojowni nie mam nic ciekawego, są tu jakieś rzeczy, ale wszystko co ciekawe to jest za grzyby, tu jest na inteligencję, więc nas nie interesuje. Jeżeli chodzi tutaj, no to mamy na inteligencję, o, tu mamy coś na wytrzymałość, ale daje nam jeszcze mniej niż zręczności, więc totalnie nie ma sensu tego brać. No i tu mamy coś za grzyby, więc tak to wygląda. Może dzisiaj wbijemy 50 level, może nam poleci klucz do kolejnego lochu, zobaczymy. Stajnia nas nie interesuje, lożki. Możemy sobie maknąć lochy, mam jeszcze kilka lochów pozapisywanych, więc to wam pokażę na koniec odcinka. Możemy sobie tego aligatora spróbować, no to jest póki co najsłabszy przeciwnik, jakiego my mamy w tym momencie w lochach. Wojownik, nie? Więc tutaj no wiadomo, jeżeli by nam jakieś uniki fajne siadły, to byłaby szansa pokonania go, no ale on tutaj, patrzcie, my
go dosłownie smyramy, a on tutaj jak nam walnie jakiegoś kryta, no to jest to potężne. Zresztą zobaczcie, no 52 tysiące zwykły hit, także no potrzebujemy zdecydowanie tej zręczności więcej. Nawet się tu zastanawiam, czy jednego gemu więcej nie wrzucić, ale chyba nie, chyba po prostu musimy polować na tą broń lepszą i wtedy sobie z dziurą oczywiście i wtedy sobie ten gem wrzucimy. Także tak to wygląda twierdza. Twierdza was może ciekawić. Dzisiaj nam stanęła twierdza na poziom 10. Kwatery teraz lecą na 9, skarbiec mamy 6, akademia 5, eko mamy cały czas po 4, koszary 3, kopalnia na poziomie 1. Ja tutaj regularnie sobie jakieś ataki robię, dzisiaj też w ogóle podniosłem salkę bodajże na poziom 8 dokładnie. Cały czas tutaj jakieś ataki robię, nie mam konkretnych kontr z żadnymi osobami, więc jeżeli ktoś ma jakieś tam eko 4-4 i coś podobnego, jesteśmy gdzieś obok siebie powiedzmy w rankingu, no to możemy spróbować się tam złapać i jakieś kontry porobić, no jest różnie. Nie? Niektórzy nam dają, jak sami widzicie, o 700, 800 tam powiedzmy i 300 kamienia, a niektórzy nam dają 4000, nie? Więc no naprawdę różnie to wygląda. Tutaj już widzę, że przeklikaliśmy. Dobra, więc w tym momencie w sumie nie mamy żadnych ciekawych kontr. Okej, no to musimy poczekać, aż znowu będziemy mieli rola. Wiadomo, nie rolujemy tutaj za golda, tylko czekamy te 4 minutki, 5 minut chyba tam w zasadzie. Więc po prostu tak ta twierdza wygląda. Chyba nieźle, nie? No z tymi surkami stoimy na dość fajnym poziomie, biorąc pod uwagę, że dzisiaj ta twierdza weszła na 10, że salka weszła na 8, także no jakoś to idzie. Gildia wygląda w ten sposób, ulepszenia dzięki temu, że kręcimy tym kołem, no to już mamy trenera na 10, skarbiec na 8, grzybków nie mamy tak dużo właśnie przez to, że na te ulepszenia ciągle daje jakieś tam grzyby. Gdy już machniemy te ulepszenia na 10-10, co jest w tym momencie priorytetem dla nas, no bo wiadomo, gildia jest bardzo ważna, no to wtedy będziemy sobie mogli już te grzyby odkładać na jakieś tam eventy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o gildię, no to wygląda w ten sposób, póki co jesteśmy przedostatni, także no nie jest to wcale jakieś kolorowe dla nas, no ale co mogę powiedzieć, no wiadomo, jakbyśmy te lochy pokonali, to byśmy tutaj bardzo się wspięli. Tutaj Coven ma bardzo ładny klaser, Def i tutaj Painkiller ma podobny klaser w sumie do nas, z tego co widzę, no Tak to wygląda, nie? Tutaj nie Kukesi też widzę, że z podkami jest lipa. Zresztą tak samo jak i u nas, no ale po prostu tak to wygląda, także co mogę powiedzieć, jakoś sobie powoli idziemy, także no jak ktoś chce, to może sobie zatrzymać i zobaczyć, jak ta nasza gildia wygląda. Wyprawy tutaj jakieś trzaskamy co chwilę, mamy teraz 122% skarbca, 123% trenera, więc no powolutku to idzie. No i wiadomo, tak jak mówiłem, od piątku, zresztą tak jak to napisałem w opisie postaci, od piątku tym kółeczkiem sobie kręcimy codziennie 20 razy. Także no też na pewno to pomaga. Mamy w sumie trochę golda, możemy tutaj delikatnie, nawet sporo tego golda mamy, jakoś tak odłożyłem. Mogłem to w sumie zrobić przed lochem, ale dobra, powiedzmy, że na 330 sobie zostawimy. Tutaj sobie możemy jeszcze, ile w ogóle kosztuje ulepszenie teraz? 2000, dobra, to powiedzmy, że tak z 3,5 sobie zostawimy tego golda, żeby w razie czego było. No wiadomo, jeszcze dzisiaj mamy awkę do zrobienia, no ale chyba mi dzisiaj z kółka, tu już parę razy kółkiem w ogóle zakręciłem, ale chyba dzisiaj z kółka mi jeszcze jakieś grzyby polecą, to może w sumie tylko raz potrzebujemy, żeby mi poleciały i będziemy mogli skarbce na 9 wrzucić, skarbiec, także tak to wygląda. Dobra, na sam koniec bitwa gildii, tutaj sukub bezwstydny, chyba tego ostatnio mieliśmy na odcinku, go próbowaliśmy kliknąć, ale się nie udało. Także tutaj pokażę wam wygraną walkę z nim. Możecie standardowo patrzeć na statystyki, jak to nam się zmieniało, jak tutaj się wzmacnialiśmy. Wiadomo, że jak coś nam tam co północ, powiedzmy, jak coś ciekawego nam w gabinecie magii w zbrojowni się pokaże, no to kupujemy. Zawsze się staram mieć w ekwipunku przynajmniej jeden. Dobra, tutaj fajna rzecz, przynajmniej jeden gemik na HP i na zręczność, żeby od razu można było to podmienić. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o ten event dla graczy free to play, to jeszcze oprócz tych tutaj dwóch itemków, totalnie o tym zapomniałem, poleciał mi ten pasek mi poleciał. No jak widzicie, bardzo fajny, no ale niestety bez miejsca na klejnot. Co za tym idzie, jak zamienimy go z tym naszym, no to obrażenia nam spadają, HP nam delikatnie wzrasta, ale to naprawdę delikatnie, więc no wydaje mi się, że jednak te obrażenia są ważniejsze, dlatego póki co go tutaj odkładamy na bok, no i używamy sobie tego zwykłego. Także no bardzo szkoda, jeżeli nam poleciał z miejscem na klejnot, no to ten event byłby bardzo udany, ale i tak uważam, że dwa epiki takie fajne są naprawdę dla nas świetne. Dobra, mamy teraz Czarnobrodego.
tutaj się chyba z tego co widzę praktycznie nie zmieniły te nasze statystyki, więc to też jest jakiś tam zwiadowca, no ma troszeczkę więcej HP, ale mniej zręczności, także no wiadomo, tutaj raczej problemów być nie powinno, zwłaszcza, że zobaczcie, lejemy go praktycznie tak samo jak on nas, no to jest kwestia szczęścia, nie? Tutaj ten zwiadowca, no tymi unikami, tu bardzo fajny krytyk, zobaczcie ile uników rzędu zrobiliśmy, no i udało się go pokonać. Kolejny to jest posępny wilk, tak samo w sumie z tego co widzę nam się nic, jeżeli chodzi o statystyki, nie zmieniło, to chyba wszystko żeśmy pokonali jednego dnia, więc tym bardziej nie miało się za bardzo co zmienić. No i tak, wracając do tego, jak mi się gra tym free to play, powiem wam tak. Po pierwsze, bardzo nauczyłem się takiego szacunku do grzyba. Powiedzmy, że tak jak już mówiłem, no do około 6-7 lat nie grałem free to play, zawsze to było minimum eko. Tu nam jakieś buty poleciały, ale niestety bez miejsca na klejnot. Minimum eko i grając to free to play strasznie się jakby nauczyłem szacunku do grzyba. Zobaczyłem, że za małą ilość grzybów można jakieś tam kombinować, można coś tam myśleć, jakieś tam taktyki obierać, a nie tak lecieć na pałę za grzyby jak na innych kontach. I nie wiem, czy na pewno jest to spowodowane tym, że osoba, która gra całe życie free to play, bardzo by się jarała grą na grzybach, czyli taką jaką ja tam robię na innych kontach. Natomiast ja jako gracz właśnie na tych grzybach i tak dalej, no jest to dla mnie świetna odskocznia, jest to takie, można powiedzieć, taki odpoczynek psychiczny troszeczkę, bo jednak wiecie, no jak gracie na tych grzybach, to co chwilę jest tutaj o sprawdzanie topki i tak dalej. Ja w ogóle zapomniałem na tym koncie, że istnieje coś takiego jak topka. Ja zapomniałem, że to wam przy okazji pokazuję na tym odcinku. Zapomniałem, że coś takiego jak topka istnieje. Totalnie to olewam, totalnie mnie to nie interesuje. Jest to naprawdę, naprawdę fajne. No w tym momencie Turor cały czas na pierwszym miejscu, 259 level. Tutaj Soul King troszeczkę widzę, że odpuścił, ale i tak ma cały czas chyba top... To 3 z tego co widzę level na serwerze, bo tu jest jeszcze jakiś berserk, który ma 252 level, no ale tak się topka w każdym razie prezentuje. Także no Turor cały czas zdecydowanie na prowadzeniu. Tu mi się w ogóle skończyła ta, skończył mi się czas oczekiwania, nazwijmy to na atak, więc sobie machniemy. No i dobra, i teraz mamy tego rozmniętego rabusia, mamy rozbójnika. Także po pierwsze nauczyłem się szacunku do grzyba, po drugie taka gra, powiem wam, że jest bardzo przyjemna i tak jak mówię, no pewnie przez to, że cały czas grałem na grzybach, a teraz to jest dla mnie nowość, tak samo jak dla osoby cały czas grającej free to play, nowość to by była gra na grzybach. Wydaje mi się, że tak to działa. Ale jednak no grając na grzybach masz tą presję cały czas, wiadomo, może nie każdy, ale na przykład ja tak mam, że cały czas tam jakoś patrzę na ten ranking, sprawdzam sobie, analizuję i tak dalej, a tutaj mnie to totalnie nie obchodzi, gram sobie na chillku i bardzo mi się to podoba. Także jest to no fajna sprawa. Aha, tutaj w ogóle rąbnięty arabuś to już był 13 marzec, no i jak widzicie, no zobaczcie, tutaj nam, tutaj chyba sobie w ogóle wrzuciłem tą potkę na zręczność, o ile się nie mylę, także no tej zręczności naprawdę sporo nam doszło. No i tutaj mamy rozbójnik, czyli kolejny wojownik, którego też sobie poskładaliśmy. Oglądałem go już chyba? W sumie to nie wiem, zagadałem się i nie wiem. Dobra, to puścimy, niech będzie. Także no, póki co jest fajnie. Nie jest coś takiego, że wchodzisz na konto, przeklikujesz wszystko za grzyby w 5 minut i wychodzisz. Tylko no jednak musisz robić ten atak w lochach co godzinę, musisz robić tam arenę co 10 minut. Musisz nawet te monety klikać, których normalnie nie klikam, żeby właśnie mieć na pewno tam jakiś zapas, żeby codziennie te 20 razy kręcić. Jakby na przykład się zdarzyło, że ten telewizor by przestał totalnie być, to żeby wiadomo, na parę dni starczyło tych monet. Także no jest to naprawdę, powtarzam, chyba naprawdę, ale przyjemne, nie? Także polecam, jeżeli ktoś gra na grzybach, polecam sobie zrobić jakieś inne konto, takie typowo free to play, i żeby sobie nawet popróbować, nie? Bo ja na początku też byłem sceptycznie nastawiony, a teraz im dalej, tym mi się to bardziej podoba. Tutaj przegrana walka co prawda, no ale jest to dość duży troll, odrażający demon, zwiadowca, 66 poziom. Bardzo duży troll w tym sensie, że no zaraz sami zobaczycie jak to będzie wyglądało. No tutaj typowa walka zwiadowców, unik za unik. Tu zobaczcie, dostaliśmy hita. Tutaj cyk, unik. No i zobaczcie, 2654 HP mu zostało. Bardzo malutko, no ale niestety no tak to wygląda. Ale za to z tego co pamiętam kolejna próba, czyli za godzinę już okazała się zwycięska. I wyglądała ona tak.
Także to by było na tyle. Powolutku się tutaj będziemy żegnać. Tak w tym momencie wygląda ta nasza postać. Mam nadzieję, że odcinki takie omawiające wam się podobają. Możecie dać znać w komentarzu, możecie dać jakiś tam feedback. Mi się gra bardzo przyjemnie i póki co nawet mi nie przechodzi przez myśl, żeby rezygnować z tego zwiadowcy, bo tak jak mówię, no jest on bardzo, bardzo fajny. Zobaczcie, tutaj bardzo duży, fajny krytyk. Tu jeszcze unik z jego strony, z naszej strony unik. No i pokonany. Dostaliśmy jakiś epic, wszystkie cechy plus 44, no ale niestety też tutaj nie ma miejsca na klejnot. Dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Możecie mi dać jeszcze jakieś wskazówki, jeżeli macie, odnośnie tego free to play. Póki co wydaje mi się, że jakoś to w miarę rozwijam. Jak tam czegoś nie wiem, to się pytam, bo jednak mam tam kontakt do osób, które zdecydowanie wiedzą co i jak, jeżeli chodzi o free to play. No ale póki co, no co, no mamy tutaj tylko twierdzę, mamy te lochy, no potki wiadomo, że póki co używam, jaka mi się tam tylko trafi, to jeszcze nie jest ten etap, żeby tam je jakoś zostawiać i tak dalej, no bo jednak te lochy tutaj praktycznie codziennie jakieś padają, więc no chyba póki co jakoś ten rozwój nam idzie fajnie. Także to by było na tyle, jeszcze raz wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawiajcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie i wbijajcie na Twitcha, twitch.tv/neutralsf, w przypiętym komentarzu i opisie też jest link, żeby sobie wbijać na live'iki, o ile takowe będą. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!